dziwne wrażenie, że ten darczyny przyjdzie, co? Że co, że nie przyjdziemy? Że może być problem z kanałem. Takie zdjęcie, mówię ci, kto lewi, mówię ci, ten chłopek, ten no. Ty gryź wyrosł chatą, bo jest fajna. No. I tamtą jeszcze. O, w tej wywołanie. No. Super to jest, super. No, to są. Ale ktoś się chyba podpalił, widzicie? O ile nie robią piorun po prostu. Ale chyba na to nie wygląda jednak. Nie wiem, ukromność, bo widzicie, patrzcie, od góry jest spalona, od dół nie. To mógł ją piorun walnąć. No jak, co to teraz może zostać jakiego? Brudny. Po przymrodce. Jak tu łosie pogryzły, o rany. No nie? No. No tak. Tak wysoko pogryzłem i one połamane, to co to jest? Że są poprzygryzane, sarno to do tej wysokości wygryzło, a teraz to były po łosie pogryzły. Tu łosie muszą być, stary muszą przejść łosie. No to są to pisane. Wszędzie, o tu jest łoś, są zbyt duży. Sarny. No. Są? To. Tutaj. Fajny widok. Tak. No, tutaj takie widoki. No nie widziałem za 3-4 lata tak. No jak na Polesiu. Łabędzie, no. No ja widziałem tutaj, to są takie ładne. Łabędki tutaj sobie pływają. Jakieś zbliżenie da się zrobić tych łabędzi? Co? Zresztą ten zrobił tą górę, podsypał metr wyżej i zrobił tak, że było stare zalane jeszcze wyżej. Stare, że było zalane. I tutaj się gnieździło mnóstwo ptaków, tutaj się rozlewisko, jakie zrobiło jeziorzysko. Tak bym zrobił. Tak. No i się dbają. Bo tutaj było, się było wyżej, było w tym stopniu na górę. Uwaga. Mamy go nagranego. Nie, dobrze zrobił, że pojechał szybko. Ponieważ wolno to by się zakopał. Nie zakopał się, bo tu nie jest błoto, to jest tylko przywalona. Ten drzwi jest tylko przywalony wodą, no. To jest kałuża, no. Zobacz. Widzisz? No. Widzisz piasek. To nie jest błoto. I podnieść wodę o pół metra. Zobacz, mnie ochlapał, zobacz jak mnie ochlapał. No nie? Zobacz. No. Posypał się no, o metr wyżej i wodę podnieść o pół metra. Słuchaj, no teraz jest tu dużo wody, ale słuchaj. No ale wiesz, nie, bez sensu trochę. Dlaczego? Bo tyle wody może nie być. Tutaj te częściej ostatnio są susze. Ale wiesz dlaczego są susze? Bo jest za bardzo odwodniony teren. Przecież oni wiedzą o tym, to wiadomo o tym, że jest teren odwodniony. Chodzi o to, że słuchaj, bo to jest tak, że jak woda ci się zbierze wiosną, to ona tak szybko nie odpaluje. Aha. No to wtedy były tylko ostatnie 2 lata. Super, krajobraz. Na no, szkoda, że nie ma aparatu.
No i tak ja dużo tu filmy też. Tak, tak, a jeśli masz krzyż jakiś, patrz fajny. Aha. Teraz zobaczymy jaki porządek z dobnego. Dwa krzyże. To jeszcze lepiej. Aha. No, ciekawe to jest. No. Staniemy. Kanał Łasica. Filmik. Zobaczymy co tutaj jest. No to tak jest rzeczywiście taki. A to co to? Dziupla? Nie. Jakaś wyrobutka, to się tego tak to byłem zapraszał. Tutaj mamy. Naturalna. A przekropacze. No. Ale ja bym to ten dół. Jakby zwłaszczony we zdrowie tutaj tego, tak. To ma nocleg na podstawie. No. Schodki na górę. I tutaj jest taka chyba, jak to się na... Tak, tak, to jest... A, to ziemniarka taka. Tak, tak, tak. Tutaj się przechowywało wina, prawda, żywność. No, ziemniaki. Zamiast lodówki po prostu. Zamiast lodówki, tak, tak. Jeszcze na początku. Ziemniaki to w kopcach też. I pod ziemią. Tak, nie przymarzło. Lodówek nie było dawniej. No, no. Była fajna. No, to jest fajne. Masz. Ale to mu chociaż gdzieś sprzedali komuś, a nie tak zrobili na zniszczenie. No. Ale to jest szkoda. Nie, to można sprzedać gdzieś poza park, no o to chodzi. Aha. Wejdziemy do środka. Tam schody są na górę, może wejść. Tak? Wie, bo bał trochę po tych schodach. No ładna willa. Chciałoby się tu pomieszkać, prawda, przez wakacje, no. Aha. Fajnie tu jest, no. Strasy? Może? Fajnie by było. Tak. O, tu nawet jest. Tu nawet są. Można na strych wyjść nawet. No. Jedziemy na strych? Możemy spróbować, żeby nam. Dajesz radę?
plecak zdejmę. Chodzimy. Dobra, tu wiesz najpierw, żebym się nie skoczył. Dobra, już. No fajnie, fajnie. Tutaj też mamy coś. Co? Studnia i tu. Tylko podejdę. Obora tu jest. Aha. Tak. Takie. Czekaj, przejdziemy, już idziemy do nich. No. Tak. O. Patrz, tutaj, bo to są takie fajne, to są wsporniki, to są takie niby wsporniki. Chyba niby wsporniki, wiesz? One na tym się nic nie opiera, to nie jest konstrukcyjne. Tak mi to wygląda. Aha. Te udają wspomnieć, nie popatrz. Tak, dokładnie. To udaje, ale fajnie jest ozdobne. Bo aha. Oryginalne to powinny być takie po prostu, wiesz, ostatki belek wiszące. W oryginalnym stylu. To się nazywało przyłapy takie wiszące pod cienia. Patrz, to jest jeszcze mapa stara. Puszczę kamieszkę na ciebie. A, to już chyba nie... No tak, jeszcze PTTK, tak? O, tu są jakaś antena, tylko jedna. Widzę tam do... Maszt jest wysoki. Kurczę, to były fajne czasy. Z czasu... Poczekaj, zaraz zobaczę. To. O. Z którego roku pewnie? Z komuny. Tak. Z którego roku to jest? PRL-u. Nie widać, ale to widać, że z czasów komuny, to widać. No. Fajne. Tutaj. Ale jeszcze słuchaj, bo właśnie jest taki ozdobny szczyt, pójdź tutaj. No. Fajny. No. Takiego X-a fajnego. Czy rozwrócone klocki. Dobra, idziemy już. Jeszcze z daleka, otrzymałeś już o tą bryłę całą, ten szczyt? Tak, o. Dobra, o. Jest, tak. No, super. No, to można... Mówię, szkoda tej chałupy, ale naprawdę, jak miała być rozwalona, to lepiej ją sprzedać gdzieś poza teren parku. Niech ktoś sobie postawił u siebie, no. No nie? Tak. Ona jest fajna. Jak to się nazywa ta, o, to jest obszar rybitew, ochrony rybitew. Tak, rezerwat rybitew. Ale rezerwat rybitew, ale to nie od rybitew ptaków, tylko tam musiałby chyba nać do jakiegoś kosztu. Leszna mamy 17, do Starej Dąbrowy 4,6. Dobra. Leśno, pokaż. Idziemy.